Zapraszam przed tutaj stoły face to face. Widzimy, że panowie mają jednak podobne warunki fizyczne. Widziałem strach w jego oczach. Jestem od ciebie silniejszy psychicznie. Spoko, ja jestem od ciebie silniejszy fizycznie i zobaczymy, jaki będziesz silny psychicznie, jak się zamkną drzwi od klatki. Ja zawsze walczę do końca bytu. Ja też. No, dlatego się skończy w pierwszej albo w drugiej rundzie. Zapamiętaj, make moje słowa. Przygotuj się, Amadi, na łokcie, bo zrobiłeś bardzo głupio z tym, że się zgodziłeś na to. No tak, bo ty z tajskiego się wywodzisz. Klub jest Muay Thai. Co ty gadasz, z boksu się wywodzisz, przecież ryba ci tak okopywał nogę, że w taki prosty sposób z tobą wygrał walkę, bo mordo. Ryba to z tobą sparuje i jakoś jeszcze nie widziałem, żeby leżał. Nie widziałeś naszych sparingów, może coś to sobie sami wrzuciliśmy w internet. Okej. Okay. My sparujemy, sparingi są na wiesz, 30%. Sami się trochę podkręci i tyle. A ty z nim przegrałeś, mordeczko. Ale po dobrej walce, a ty te wszystkie, co przegrałeś, były po... Tak, mówię ci, w MMA biłem się z 4 facetami, 3 przed czasem padło. Spytaj się to o... mówią liczby i ty będziesz kolejnym. Spytaj się o sparingi w stójce z Biewiórem, to ci dobrze powie. Moje. No, wczoraj na story mówił, że jakieś tam szanse ze mną masz. Ale że ja jestem faworytem. A propos Wiewióra. Okej. No dobra, panowie, dziękujemy.